Zaczęło się od tego, że chciałam poprzez film znaleźć sposób na opowiadanie o współczesnym świecie. I będziemy robić wszystko, żebyście się dobrze bawili! Nie wiem, jak wygląda Jezus. Naturalnie miałem o wiele więcej filmów na sumieniu, muszę powiedzieć, niż ktokolwiek inny. Ja miałem każdy film zobaczyć. Bo zdarzają się filmy, gdzie ludzie zaczynają mruczeć. Tak, się opierają. To znaczy, że ten film nie ma powodzenia, prawda? Ale zdarza się, ja to robię, że obudzę kogoś i mówię: słuchaj, zrobił się z tego bardzo dobry film. Uważaj. Człowiek nigdy nie wierzy, że mnie to trafi, nie? Wiesz, że chuja, gdzie żeby mnie przysypało, no wiesz. Ja robiłem na kopalni, nie ma tak, nie. Każdego może to spotkać. A tym bardziej tu, to co my robimy, kurwa, teraz. To są, kurwa, jest taki tonaż, to są miliony ton nad nami, to co wisi. To nie są jaja już. Zobacz. Widzę siebie. Widzę świat do góry nogami. Widzę świat. Fajny. Fajny, dziwny. Widzę świat do góry nogami i to łatwo jest przy mnie. Za rok, za dzień, za chwilę razem nie będzie nas. Nazywaj się do mnie. Miłego dnia życzę. Trzymaj się, cześć. przed czym uciekasz. Jean-Luc Godard mówi, że kino jest taką formą, która myśli. Powieść i literatura paszą wąt. Opera paszą wąt. Teatr nigdy w życiu. Nikt nie chce mojego filmu. Wiesz dlaczego? Nie dlatego, że jest zły, tylko dlatego, że każdy robi film. Czy to jest koszmar? Nie, to nie jest koszmar. Taka jest demokracja kina. Widziałem śmierć, widziałem życie, widziałem przyrodę. Widziałem kosmos, widziałem własną duszę, coś nieprawdopodobnego. I dlatego należy kochać słowo kinematograf.